Witam Was, Jakub Kaźmierczyk, fotoblogia.pl. W poprzednim odcinku pokazywałem Wam, jak tworzyć zdjęcia panoramiczne, natomiast dziś pokażę Wam proste narzędzie, które nazywa się cięcie na plasterki. Jest to bardzo proste narzędzie, z którego będziemy korzystać przy tworzeniu prostych stron internetowych, które możemy zrobić nawet w Photoshopie. Znajduje się tam, gdzie bardzo często sięgacie, czyli pod znacznikiem kadrowanie. I aby utworzyć odnośnik z naszej takiej bardzo prostej strony internetowej, którą zrobiłem na potrzeby tego poradnika, oczywiście jest to tylko przykładowa strona internetowa, przeciągamy nasze narzędzie cięcia na plasterki, dokładnie zaznaczając obszar, który chcemy, aby został olinkowany. Zaznaczamy ten obszar i następnie klikamy na niego dwukrotnie, aby zmienić jego właściwości. Możemy wpisać odpowiednią nazwę, czyli ja w tym momencie wpiszę www.fotoblogia.pl i następnie najważniejszy element, czyli URL. URL będziemy wpisywać tutaj dokładny adres internetowy, do którego ma nas kierować ten wycięty plasterek. Bardzo ważne jest, aby wpisać znacznik HTTP, bo dzięki niemu dostaniemy się bezpośrednio pod wpisany adres. Ja tutaj przygotowałem na przykład artykuł o najjaśniejszych obiektywach na świecie. On już pojawił się na fotoblogi. Dla przykładu nazwę go najjaśniejsze i następnie znacznik URL wpiszę http://www.fotoblogia.pl/najjaśniejsze. Oczywiście jest to tylko przykładowy adres, ale generalnie robiąc stronę internetową możemy całe to tło pociąć w dowolny sposób i olinkować również w dowolny sposób. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest zapisanie tego pliku, ponieważ nie możemy zapisać go w zwykły sposób, czyli po prostu zapisz jaką, musimy koniecznie kliknąć zapisz dla internetu i urządzeń. Dzięki temu będziemy mogli zapisać zarówno obraz, czyli to co widzimy, jak również odpowiednie pliki HTML. Ja tutaj wybrałem oczywiście tryb JPG, jakość 100% i będziemy zapisywać właśnie dzięki temu narzędziu. Klikamy zatem zapisz. Ja stworzę specjalny folder. I ważne, żeby zaznaczyć format HTML i obrazy. Jest to bardzo ważne, ponieważ zapisując tylko obrazy, zapiszemy tylko to, co widzimy, bez żadnych odnośników i to nasze cięcie na plasterki nie przyniesie żadnego efektu. Następnie klikamy zachowaj i znajdujemy na dysku naszą stronę internetową w folderze, który przed chwilą stworzyliśmy. Jak widać, nazywa się on w tym momencie bez nazwy, ponieważ nie nadałem mu żadnej nazwy. I otwieramy, powiedzmy, w przeglądarce Safari. Jak widać, stworzyły nam się dwa osobne pliki, to znaczy jeden plik formatu HTML i drugi jest to folder zawierający obrazy. Najeżdżając na elementy tej strony internetowej, które zostały olinkowane, widać, że pojawia nam się łapka, która oznacza, że te elementy zostały olinkowane. I w ten sposób można zrobić dokładnie całą stronę internetową. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam za tydzień.